Słuchajcie, dzisiaj poruszymy temat, który jest na topie, czyli oczywiście koronawirus. Niektórzy twierdzą, że temat jest sztucznie napędzany przez media, że naprawdę nie ma czym się przejmować, że wirus właściwie to jest jak grypa. No, na ten moment 305 ofiar śmiertelnych nie jest jak grypa. Rozprzestrzenia się jak dziki. Na ten moment Honda, Nissan, kto tu jeszcze? Toyota zamykają fabryki. Wiecie, ile kosztuje przestój jednodniowy takiej fabryki w branży automotive? To są miliony dolarów. Myślicie, że zamykaliby fabryki, gdyby to była tylko plotka i nie byłoby się czymś przejmować? Ale mam ciekawszą rzecz, a mianowicie, tu sobie otworzę, miałem problem, żeby znaleźć, ale się udało ściągnąć e-booka, a mianowicie książka z 81 roku, właściwie taka krótka powieść, Dean Kuntza pod tytułem Oczy Ciemności. Możecie sobie ją wyszukać w Google, w Google Books w oryginalnej wersji anglojęzycznej. Link zresztą wrzucę pod spodem, żebyście mogli zobaczyć, że nie jest to jakiś wymysł i sztucznie zrobione screenshoty, tylko faktycznie prawdziwa książka. E-booka też jesteście w stanie sobie ściągnąć. Ja znalazłem za darmo. Bo niestety na żadnych Allegro innych nie szło znaleźć tej książki, bo chętnie bym kupił, bo w sumie jest całkiem ciekawa, ale ten fragment, który ściągnąłem, dokładnie zawiera to, czego szukamy. No i w ramach cytatu wam go tu przytoczę. Żeby to wyjaśnić, powiedział Dombaj, musimy cofnąć się o 20 miesięcy. Wtedy chiński uczony Li Chen uciekł do Stanów, zabierając ze sobą dyskietkę z danymi o najważniejszej broni biologicznej Chińczyków z ostatnich 10 lat. Nazwali ją, i tu uwaga, Wuhan 400, ponieważ została wynaleziona w laboratorium RDNA mieszczącym się w pobliżu miasta Wuhan i była to 400 odmiana zdolnego do życia wirusa stworzonego w ich centrum badawczym. Wuhan 400 jest bronią doskonałą. Zaraża tylko ludzi. Żadne inne żywe stworzenie nie może być nosicielem. Podobnie jak syfilis, Wuhan 400 nie przetrwa poza ludzkim organizmem dłużej niż minutę. To znaczy, że nie może na długo skazić obiektów czy całych miast, jak w przypadku wąglika czy innych wirusów. Kiedy nosiciel umiera, żyjący w nim Wuhan 400 umiera chwilę później, gdy tylko temperatura ciała spadnie poniżej 30 stopni. Widzicie, jakie olbrzymie to ma zalety? Tina była zbyt zajęta danym, żeby zastanawiać się, co Karl Dombaj chciał przez to powiedzieć, ale Elliot doskonale zrozumiał naukowca. Jeżeli dobrze pojmuję, to Chińczycy mogliby użyć Wuhanu 400, żeby zniszczyć całe miasto czy państwo, a następnie nie musieliby się martwić o kosztowne i skomplikowane odkawanie terenu. Po prostu weszliby i zajęli całe terytorium. Właśnie, potwierdził Dombaj. Wuhan 400 ma jeszcze inne, nie mniej ważne zalety, które zapewniają mu przewagę nad większością broni biologicznej. Po pierwsze, można się zarazić i zostać nosicielem już 4 godziny po pierwszym kontakcie z wirusem. To niezwykle krótki czas inkubacji. Po zarażeniu nikt nie przeżyje jej dłużej niż 24 godziny. Większość umiera w ciągu pierwszych 12 godzin. To gorsze niż wirus Ebola w Afryce. Bez porównania gorsze. Skuteczność Wuhanu 400 jest 100%. Nikt zakażony nie ma szansy przeżyć. Chińczycy wypróbowali go na bóg w wielu politycznych więźniach i nie znaleźli antyciał ani antybiotyków, które by go zwalczały. Wirus przenosi się do pnia mózgu i tam zaczyna wytwarzać toksynę, która dosłownie rozkłada tkankę mózgową, tak samo jak kwas rozkłada bawełnę. Niszczy tę część mózgu, która jest odpowiedzialna za automatyczne funkcje organizmu. Człowiek zwykle traci puls, narządy przestają funkcjonować i zanika mechanizm oddychania. Ciekawe? Bardzo ciekawe. Także książka generalnie opowiada o chłopcu, który się zaraził tym wirusem, ale jako jedyny z całej grupy przetrwał, czyli wykazał odporność na niego. No i wpada oczywiście w ręce naukowców, którzy prowadzą na nim badania. Jest też wątek jakichś zdolności parapsychologicznych. Także bardzo ciekawa powieść. Gorąco polecam. No jak nie możecie nigdzie znaleźć wersji drukowanej, to na pewno powinno wam się udać znaleźć e-booka. Także ściągnijcie, przeczytajcie, a w komentarzach dajcie znać, co sądzicie o całej sytuacji. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. A jeszcze małe, co nieco na koniec. Syn, słysząc, że nagrywam nowy epizod, podesłał mi
linka do bardzo fajnej mapki, którą oczywiście Wam umieszczę w linkach pod filmem. Aktualne rozprzestrzenianie się wirusa na żywo, odnotowywane wszystkie aktualne wystąpienia wirusa i w Chinach, i na świecie. Także warto się zapoznać. Na razie to tyle. Hej!